dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy na realizację zadań drogowych. Na terenie gminy Krzywda będą trzy zadania. Jedno większe zadanie w miejscowości Okrzeja będzie wymiana chodników na ulicy Sienkiewicza i wymiana nawierzchni asfaltowej. Jeżeli chodzi o drugą inwestycję, to inwestycja może o mniejszym zakresie, ale też bardzo ważna. To jest w miejscowości Krzywda na ulicy Sienkiewicza w stronę Woli Okrzejskiej. Od tak zwanego Morskiego Oka będzie wykonany chodnik 350 metrów bieżących. No i druga inwestycja także w miejscowości Krzywda. To będzie także wykonany chodnik o długości 550 metrów bieżących na drodze powiatowej w kierunku Zimnej Wody. To jest ulica Zagłoby.